Witam wszystkich w nowym programie Skatehahor, którego jestem prezesem, dyrektorem i ojcem prowadzącym. W każdym Skatehahorze postaramy się wam zaserwować garść informacji ze sceny deskorolkowej w naszym pięknym pomnikowym stylu. Zaczynamy. Na Śląsku właśnie trwają ferie zimowe. Macie do dyspozycji 3 kryte miejscówki. Freestyle Park w Chorzowie przy ulicy Stalowej 25. Wjazd tam jest za 2 dychy, bez ulgi za 25 zł. Macie tam basen z gąbkami i sekcję z fanboxem. Skate Room w Dąbrowej Górniczej przy ulicy Piłsudskiego 36 przez 601. Wjazd tam jest za 5 zł, bez ulgi za 10 zł. I do dyspozycji macie tam mini rampę i duży pokój z piramidką, kuterami i boksem. Skating Park w Chorzowie, ulica Targowa 5, hala numer 3. Wjazd tam jest za 15 zł od poniedziałku do piątku, a w weekendy za 2 dychy. 4400 metrów kwadratowych powierzchni, znajdziecie tam naprawdę wszystko oprócz bowla. Odnośnie Skating Parku, bardzo prawdopodobne, że obiekt może zniknąć z powierzchni ziemi, więc proszę was, podpisujcie petycję, którą znajdziecie poniżej w linku, by obiekt jednak został z nami całoroczny. 0.32. Chłopaki ostatnio wypuściły zajebisty materiał, kwintesencja śląskiej deskorolki nocą i nie tylko nocą. Materiały były zebrane z lat 2012-2016. Miły k***a, gdybyś był w Zostę Bucza, wpadłeś do tego Hasiuka, nie? Szacun chłopaki, jesteście dla nas autorytetem i wzorem śląskiej deskorolki. Róbcie tak dalej, bo to co robicie, naprawdę szacunek. Trwają zawody King of Skate na Narodowym w Warszawie. Ostatnio sam widziałem jedną walkę z 1 lutego pomiędzy Piotrem Ebertem a Filipem Szarakiem. Gratuluję Piotr za wygraną, niemniej jednak Filip ma ulać się rządzić w goń tam tych starych weteranów. Chciałbym jednocześnie wspomnieć, że w tym tygodniu ruszamy z naszymi zawodami, które odbędą się na Skating Parku Game of Skate, które warto śledzić. Moim faworytem jest Krzychu. Go Krzychu, go Krzychu, go Krzychu, go Krzychu. Trick of the year. Ten pop to mistrzostwo świata. Thiago Lemos pochodzi z Brazylii, w Campinas się urodził. Eriquinho Viejinho i Jair Beleza. Ale i tak naszym faworytem jest to. W ogóle mam pomysł, żebyście swoje triki na Instagramie oznaczali hashtagiem Skatehahor, a ja wybiorę te najbardziej kozackie i zobaczcie je w następnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca i wytrwaliście do tego momentu. Lajkujcie, subskrybujcie, bo na tym nam zależy. Widzimy się w następnym odcinku Skatehahora. Peace. No już idę.